Drugi list do Tesaloniczan, 1. rozdział, werset 10, komentarz. Gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. To, że Pan przyjdzie, nie ulega najmniejszej wątpliwości. On powróci na tę ziemię, na której niegdyś Go nie chciano. Jego stopy staną na Górze Oliwnej, o czym czytamy w Zachariasza 14:4. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku, na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Przyjście to będzie przyjściem w chwale. Wiele fragmentów Słowa Bożego kojarzy to przyjście z sądem. Również w pierwszym liście jego autorzy mówili o Dniu Pańskim w tym właśnie aspekcie. Rozdział 5. To prawda, Pan uwielbi się również w sądzie. Tutaj jednak mamy do czynienia z inną, dla wiary szczególnie miłą cechą tego dnia. Pan zostanie uwielbiony w swoich świętych. Myśl o tym przyspiesza bicie naszych serc. Jesteśmy Jego świętymi. Tego statusu nie osiągnęliśmy sami z siebie, lecz został on nam nadany bez naszego w tym udziału przez samego Pana. Już w pierwszym liście do Tesaloniczan, 3. rozdział, 13. werset, Paweł posłużył się tym wyrażeniem, które oprócz wierzących Nowego Testamentu obejmuje również wierzących Starego Testamentu. Tak więc, po pierwsze, widzimy tutaj, iż dzień ten ujawni naszą bliską więź z Panem, a po drugie, że będziemy odpowiadali świętości tego, któremu będziemy towarzyszyć. 1 Tesaloniczan 3:13. Aby serca wasze były utwierdzone bez nagany w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkimi świętymi Jego. Ale co oznacza słowo uwielbić? Wielu czytelników zna z pewnością to wyrażenie, ponieważ często się nim posługujemy, nie zdając sobie jednak sprawy z jego właściwego znaczenia. Uwielbić kogoś oznacza przedstawić, zaprezentować jego znakomitość i piękno, wyjątkowość jego osoby. To właśnie w tym sensie Pan Jezus w niepodważalny sposób uwielbił Boga. Wywiódł na światło Jego doskonałą istotę, pokazując, że jest światłością i miłością. Punktem kulminacyjnym tego uwielbienia był krzyż Golgoty, Jana 13:31. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. W naszym wersecie chodzi o to, że w tym szczególnym dniu wszystkie wspaniałe cechy Jego istoty będą oglądane w nas i Jego świętych. Pan zostanie przedstawiony w nas w swojej doskonałości i niepowtarzalnym pięknie. Znawcy języka greckiego zwracają uwagę na to, że konstrukcja zwrotu być uwielbionym w użytej tutaj formie występuje tylko w tym miejscu, w wersecie 12. W Septuagincie, greckim tłumaczeniu napisanego w języku hebrajskim Starego Testamentu, wyrażenie to pojawia się w II Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, 4 wiersz i 17 werset oraz w Księdze Ezechiela, 28 rozdział, 22 werset. Skrupulatne porównanie tych miejsc z naszym wersetem pokazuje, że Pan zostanie z jednej strony uwielbiony w sądzie, w którym Jego doskonała świętość znajdzie swój nadzwyczajny wyraz, z drugiej zaś w swoich świętych. 2 Mojżeszowa 14:4. Przywiodę do zatwardziałości serce Faraona i będzie ich ścigał. Ja zaś okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska i poznają Egipcjanie, żem ja Pan. I tak uczynili. 17. Oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, i jego rydwanów, i jego jeźdźców. Oraz Ezechiela 28:22. I powiedz, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, Sydonie, i okażę swoją chwałę pośród Ciebie. I poznają, że ja jestem Pan, gdy dokonam na nim sądów i dowiodę na nim swojej świętości. Zauważmy także, że nie jest tu napisane, iż nasz Pan zostanie uwielbiony przez swoich świętych, lecz w nich. Chwała, którą będziemy odbijać, gdy będziemy tacy jak On, nie jest nasza, lecz jest Jego własną chwałą. 1 Jana 3:2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. Jest to chwała, którą On sam nam podarował. Ewangelia Jana 17:22. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Chwałę tę będziemy nie tylko z Nim dzielić, lecz również będziemy jej nośnikami. Niepojęta łaska. I podziwianym we wszystkich, którzy uwierzyli. Przyjście Pana nie jest czymś ukrytym. Będzie ono publicznie widoczne. To, że Pan będzie podziwiany. Kieruje nasze myśli na zdziwienie i zaskoczenie świata, gdy ujrzy w nas końcowy efekt działania łaski Bożej. Czy to, czego Pan dokonał na nas, słabych ludziach, nie będzie rzeczywiście czymś zaskakującym i wzbudzającym podziw? W pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, 13 werset, Paweł mówi o tym, że stał się śmieciem tego świata i omiecinami ów wszystkich. Czas ten będzie na zawsze należał do przeszłości. Wszystkie cierpienia i prześladowania wierzących znajdą swój ostateczny koniec. Sam Pan będzie podziwiany w tych, którzy uwierzyli przez dodanie słów, bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Paweł przypomina Tesaloniczanom o dniu ich nawrócenia i kieruje ich myśli na ten punkt wyjściowy ich drogi wiary. Była to chwila, w której poselstwo Boże zostało przez nich przyjęte i to tak, jakim jest prawdziwie, jako Słowo Boże. 1 Tesaloniczan 2:13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Jednocześnie słowa te zdają się jednak wykraczać poza ich nawrócenie i obejmować także ich całe życie wiary. Pierwszy krok na drodze wiary, jak też każdy następny, zostają tutaj powiązane z celem naszej pielgrzymki. W owym dniu przejdziemy z wiary do oglądania. Dlatego też apostoł mówi o wierze Tesaloniczan w czasie przeszłym. Czy to krótkie zdanie i przypomnienie ich wiary nie musiało być wielką zachętą dla Tesaloniczan? Bez względu na niepokój, jaki odczuwali odnośnie Dnia Pańskiego, jedno było pewne. Uwierzyli.